16 w piątek. W piątek 13 wszystko zdarzyć się może. Ta na 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 na. O, przesyłka, tylko nie do mnie. Dzień dobry, witam Was bardzo gorąco i serdecznie. Tak, wstałam. Oto pan kurwier. Takim aftem. Dobra, wstawam. Wstawam i słuchajcie, będę się ogarniać. Moje dziecko tak polubiło, słuchajcie, te Galaxy, że po prostu widzę, że ciągle po prostu to łoi. Łoi i poi i łoi. Mamy dzisiaj piątek, 13, słuchajcie, września, jakiś włos. Co, ja dzisiaj idę do pracy. A przed pracą ogarnę nieco w domu. Może poukładam właśnie trochę ciuchy. Zobaczę, jak wygląda sytuacja na tej półce, w tej szafie, którą malowałam. Czekajcie, ale najpierw jeszcze podlejemy sobie. Nie wiem, czy Oliwia podlewała. Ja wiem, że ich nie można przelać, jeżeli chodzi o te kaktuski, jeżeli chodzi o... I jeżeli chodzi o aloesa. Ale podlejemy. O ciupineczkę chociaż. Mam nadzieję, że nie przelałam. No i co? Ja robię kawę. Patrzę właśnie w jakim kubku, dobra, pierwszym lepszym, wolnym stojącym. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządeczku, mam nadzieję, że 5.13 nic się u Was nie stanie. Kiedyś, przez bardzo wiele lat, u mnie 5.13 to był dość dobry dzień, w sensie, że bardziej szczęśliwy niż jakiś nieszczęśliwy. Zobaczymy, jak to będzie w tym roku. Aczkolwiek no niczego się nie spodziewam dzisiaj, co miałoby mi jakby te szczęście też przynieść, słuchajcie. Chyba, że po prostu przyjedzie Oliwii komoda, chociaż i tak ma przyjechać, także nie będę piła chyba tej karamel, słuchajcie, czy wypić. Nie piłam jej jeszcze chyba. Nie, nie piłam jej. Wiecie, że teraz nie pamiętam? Tak wyglądają, biała, czarna. Nie mam już ich dużo. Nie, nie będę ich piła. Zostawię dla gościów. Zostawię dla jakichś gościów, chociaż u mnie goście to w większości przypadków piją, słuchajcie, piją tą espresso, no, bardziej czarno, co ja tu mam, jakiś paproch. Także zrobimy sobie kafę con leche, po prostu, kafę con leche, zrobimy sobie normalną degusto z jednej kapsułki, tiri, tiri. Czy woda jest? Jest, powinno starczyć. Od razu sobie posłodzimy. Co? No, nic się nie stało. Także tak to by wyglądało. Odnośnie wczorajszego dnia, bo pisało mi kilkanaście osób, słuchajcie, ja nie mam pojęcia, co w końcu wyszło tutaj z tą akcją. Nikt nic nie wie, tak naprawdę niby mówią, że właśnie szukali jakiegoś dealera, że niby dostali zgłoszenie, chyba że właśnie gdzieś tu koło mnie niedaleko są jakieś duże ilości, słuchajcie, narkotyków, no ale nie wiem, nie wiem, czy to była prawda, bo mi to dziwnie wyglądało, dlatego że tu z tej strony też chodziła, kurczę, policja, to taka od zwierząt, więc nie wiem, nie mam żadnego pojęcia, o co kaman. Ale nic nie było widać, nic nie było słychać i nikt nic nie mówił, także nie mam pojęcia. Co? Ja myję totalnie, bo widzę, że jest do umycia od wczoraj. Dzisiaj synek mój wraca, słuchajcie, z wycieczki i trzeba go odebrać o godzinie, słuchajcie, 3:00. I nie wiem właśnie za bardzo, jak to zrobię, co prawda, no ja oczywiście mogę go odebrać o 3:00, tylko kurczę, żebym ja zdążyła jeszcze wrócić, przebrać się i lecieć do roboty, nie? No o to chodzi właśnie. Także zobaczymy, ale no muszę go odebrać. Najwyżej napiszę, że się po prostu chwilę bym spóźniła. Nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, jak to ogarnę. Ale wraca i powiem Wam, że tak było cicho w domu, że to po prostu poezja, nie? To była jakaś masakra. Generalnie ja nie wiedziałam, że w ogóle mam dzieci. Nie czułam nic za nic. Poza tym, że mówię, sama Oliwia wczoraj tylko była. Także ja po robocie, jak wróciłam, to słuchajcie, przejrzałam tylko trochę wiadomości, odpowiedziałam na to, co dałam radę, na resztę nie dałam rady i po prostu zasnęłam. Padłam jak kawka. O, widzicie, wszystko mi z rąk leci. Dobra, idziemy sobie do salonu. Ja będę musiała jeszcze posprzątać. Na razie tylko mam kawę. Ja nie umiem jeść śniadań.
Nie umiem w ogóle jeść śniadań, dajcie znać, czy wy też tak macie. No po prostu nie umiem. Siądniemy sobie tu przy... No, także ja już, słuchajcie, jestem, będę sobie, słuchajcie, piła kawcie. Właśnie przyszedł też do mnie, słuchajcie, list. Też czekał, słuchajcie, na jedną przesyłeczkę. Ja nie wiem tylko, jak się zakończy ta sytuacja, ale jak na Instagramie wyświetliło mi się, słuchajcie, reklama najlepszego perfumu z Yves Saint Laurent, to tam, jak weszłam w komentarz i właśnie napisałam... O, widzicie, odpowiedzieli mi. A po co mnie to oni przysłali? I'm sorry that we cannot make an award to you for the following items on this occasion. Widzicie, napisali mi wszystko, że ta crisis loan jest a propos electricity, gas and food. Reasons for application don't meet conditions. Także dupa blada w ogóle ta crisis loan. No nie wiem, nie wiem w sumie, bo wiecie, pełna jest takich, nie chcę mi się nawet już tego czytać, no ale to jest ta decyzja o tej pożyczce, że odmówili. Nie wiem po co. Znaczy z jednej strony fajnie, że przysłali, bo mam jakby dowód na papierze, a z drugiej strony nie wiem po co. No, kataru jak już zostaje, a moje dzieciaki przeziębione. Gracjan pojechał przeziębiony z syropem. Oli wczoraj bardzo kaszlała i ja dzisiaj widzę, że już mnie rano teraz, o, właśnie katar budzi. Katar mnie męczy. No, także ja dzisiaj, słuchajcie, idę do pracy. Będę musiała odebrać synka o godzinie 3 z tej wycieczki. W sensie spod szkoły oczywiście. Coś mówiłam jeszcze przed chwilą. Aha, będę też zamawiać dzisiaj prawdopodobnie chyba po północy, bo już chyba nie zdążę. Musiałabym lecieć, słuchajcie, teraz do miasta, żeby wpłacić kasę. Żeby wpłacić kasę, którą mam właśnie tutaj. Mam w gotówce, kurczę, a powinnam wpłacić ją na konto, dlatego, żeby dopiero z konta, słuchajcie, coś zamówić. Także u mnie niestety, no nie jest to takie hop siup na gruszkę. I mam tu kasę na, słuchajcie, na łóżko. Na moje łóżko do sypialni. Także musiałabym lecieć, ale jeżeli nie polecę, no to po prostu sobie to tak, że to odłożę sobie na, co mam na... wykładziny, które 24 muszę zapłacić. Nie wiem, czy dobrze tutaj w ogóle widać, słuchajcie, w tym świetle. A łóżko zamówię sobie, słuchajcie, z moich pieniędzy, po prostu tych, które wejdą po północy. Także chyba tak to zrobię, bo nie wiem, czy się wyrobię fizycznie, żeby właśnie lecieć. I nie skończyłam Wam. I słuchajcie, na co będzie chaotycznie. I kliknęłam tam, żeby dać komentarz właśnie pod tym Yves Saint Laurent. Znowu ziewam. Żeby dać komentarz, że naprawdę przepiękna nuta i ten Idol z Lancome, ten najnowszy z tą taką wąziutką, cieniutką buteleczką, tym flakonikiem i właśnie ten Yves Saint Laurent, to po prostu będą dwa zapachy, które chyba będą górować, słuchajcie, u mnie na toaletce. Są dwa zapachy, które powiem Wam, że no to są takie totalnie moje zapachy, nie? Także jeżeli mnie dobrze znacie i znacie już też moje nuty, to powiem Wam, że to są takie, które naprawdę mogą zarazić bardzo wiele osób. To nie są jakieś takie indywidualne, tak jak na przykład Gucci Rush, czy na przykład Easy Miyak, czy na przykład taki Miu Miu, które też nie wszystkim się podoba. Nie, to jest taki zapach, który po prostu no, uważam, że każda kobieta chyba powinna mieć w swojej, na swojej toaletce. Naprawdę. Przepiękne. Jeżeli chodzi o Lancome, no to wiadomo jak to Lancome. Jeżeli lubiłyście Love Yes Belle, jeszcze coś oprócz Love Yes Belle, Hypnose, Lancome. No jeszcze coś miałam, kurczę. Mon Cheri to było chyba z Yves Saint Laurent właśnie. Już nie pamiętam, mylą mi się. W każdym razie to jest taka nuta, słuchajcie, dość słodka. To jest nuta bardzo słodka, bardzo podobna do tego poprzedniego też Idol z Lancome, ale taka ładniejsza. Czyżbym była chora? Także na pewno Wam się spodoba, no i sama butelka jest też zaczepista. No i tak jak mówię, i te Yves Saint Laurent też mi się bardzo podoba. Pachniałam nimi cały dzień w pracy, pomimo iż, tak jak mówię, stoję w cieple, przy olejach i w ogóle. Także naprawdę, naprawdę super dwie nuty. Ja oczywiście będę wyczekiwać jakieś promki. Nie byłabym sobą, gdyby tak nie było. Na pewno będę się na nie czaić gdzieś, gdzie będę miała jakąś promocję. Chociażby po to, żeby właśnie teraz nie kupować 30, tylko żeby właśnie kupić sobie 50. Także
Także tak będę chciała wykombinować. No zobaczymy, co mi z tej kombinacji alpejskiej wyjdzie. No, także to tyle, czyli odbieram synka, czekam dzisiaj na komodę. Niestety Łukasz nie da rady się wyrwać, więc będę próbowała złożyć komodę z Oliwią sama. Boję się, bo wiem, ile Łukasz tutaj miał skręcania, ile tego wszystkiego było. On sam tutaj z nami, znaczy pomagałyśmy trochę, Oliwia bardziej niż ja. Skręcał 3 godziny, słuchajcie, tą komodę. Tamta komoda co prawda jest mniejsza, ale boję się, że będzie na tej samej zasadzie, nie? Ta szufladka do szufladki, ta jedna deseczka do deseczki. To jest po prostu dla mnie koszmar, nie? Ja nie lubię takich rzeczy i w ogóle Oliwia lubi. Także myślę, że wspólnymi siłami może nam się uda coś tam skręcić. A jak nie, no to po prostu będzie trzeba poczekać, bo tak naprawdę już tutaj nie mam kogo za bardzo poprosić, jeśli chodzi o mężczyznę. No Krzysio też raczej by sobie tam chyba z tym nie poradził, tak mi się wydaje. No, także to. I co jeszcze? I co jeszcze dzisiaj mamy? I to chyba wszystko. No i uważajcie dzisiaj, bo jest 13 piątek, ja i tak mam to do, no to już będzie po ptokach, więc wam nie będę tutaj mówić, że życzę wam naj. Co dzisiaj mamy? Tak, tylko Oliwii komoda. I ja pracuję do 22, a jutro mam wolne. I jutro mam wolne i jutro tylko muszę sobie wszystko wyliczyć, ile mi na przykład by zostało kasy przez ten cały tam tydzień, dajmy na to. Co tu mam za opłaty? Poczekajcie, zaraz sprawdzimy. W poniedziałek mam czynsz, w poniedziałek mam pazury, wtorek nie mam jeszcze nic i w środę mam internet, czyli od środy powinien mi działać tu internet, czyli przeniosę już router. No i będzie nasz internet, więc spokojnie będę tu używać laptopa, z czego się mega cieszę, nie będę musiała już tak latać po prostu, wiecie, do laptopa. Natomiast wczoraj się tak, słuchajcie, domyśliłam, że nie wiedziałam, tylko tak zajarzyłam, o bardziej, że to już jest zaraz końcówka września, a do października ja mogłam tam być na tamtym mieszkaniu, w sensie normalnie tak według dat. No i będę musiała, słuchajcie, po prostu do tego października jeszcze zabrać tam wszystkie graty, a tam jeszcze troszeczkę zostało, jakby nie było, czyli sporo rzeczy w sypialni i już minimalnie jeszcze w salonie. Także to mi jeszcze by zostało, no sporo rzeczy można powiedzieć, że jest jednak w tej sypialni, bo tam mam i dokumenty, i u góry tam jeszcze był ten pojemnik, jego trzeba byłoby też opróżnić. Także no zobaczymy, ale fajnie by było, jakby mi się udało w sobotę, słuchajcie, skoczyć do Ikei, chociażby po te żaluzje. No chyba, że wejdę jeszcze też online, może by mi online też znalazło, wtedy nie musiałabym jechać, bo tak naprawdę jechać po same żaluzje to też trochę przypał. A na shopping taki większy bym się raczej nie wybierała, no chyba, że Oli będzie chciała może ze mną pojechać, bo ona chciała plecak sobie kupić, słuchajcie, do szkoły. Więc będę musiała tylko wyliczyć wszystko, jak ja stoję finansowo. Biorąc pod uwagę, że muszę odłożyć na czynsz i biorąc pod uwagę, że muszę odkładać na te karpety, które będą 24, muszę po stówce, po 110 w sumie co tydzień, więc niewiele zostanie, a zaraz później jeszcze też jakieś tam opłaty wejdą, także zobaczymy, jak to wszystko zrobimy. A póki co się z wami żegnam, bo widzę, że w końcu będę siedziała tylko na kanapie i do was pogadowywała i tak się skończy, słuchajcie, nasz vlog po prostu z jednego dnia. No, co jeszcze ja miałam? Jaki update? No, korci mnie, ale to już teraz, co nie teraz, to muszę skończyć sobie, słuchajcie, te moje przeprowadzkowe rzeczy, ale korci mnie, żeby właśnie przyjść też do was, oprócz oczywiście zgotowaniu, które będzie i wyczekujcie, bo będzie, bo ja sama mam ochotę po prostu przyjść z jakimś przepisem, ale tak jak mówię, ja teraz jestem bardzo, ale to bardzo spięta finansowo jednak, a jakby nie było, no takie wiecie, nagranie filmiku takiego z przepisami, no to też trochę zobowiązuje. Zawsze gdzieś tam trzeba przynajmniej no te 10, 15, 20 funtów mieć, takich luźnych, żeby po prostu tylko móc zorganizować fajnie filmik, bo to wszystko trzeba kupić, wszystkie składniki. Ja jeszcze jestem na starcie, więc też by to potrzebowało jakieś tacki, nie tacki, jakieś naczynie żaroodporne i tak dalej. Bo ja takich rzeczy tutaj nie przetargałam jeszcze z tamtego mieszkania. Także to. Update moich rzęs. Nie wiem, co teraz jest chyba trzeci dzień, tak? Od rzęs. No, lecą bardzo powoli, bardzo mi się podoba ten efekt. Pogoda dzisiaj jest ładna. Ja mam ochotę iść dzisiaj do tego, do Buca znowu psiknąć, który z zapachów dzisiaj chyba pójdzie Lancome. Będę chciała go sprawdzić, ale powiem wam, że no już nie mogę się doczekać, żeby mieć je na toaletce. Strasznie mi się spodobały te dwie nuty.
Także to na pewno to. No i w końcu Wam nie skończyłam. Mówiłam Wam na samym początku, że weszłam tam w komentarz i tam było coś kontynuuj, czy jakoś tak, już nie pamiętam. Czy zamów? Nie pamiętam. I przekierowało mnie do takiej stronki, na której mogłyście poprosić po prostu o przysłanie Wam samplera. Czyli takiego, wiecie, mini próbeczki tego zapachu. Także trzeba było, wystarczyło tylko wpisać maila, imię, nazwisko, adres. No i niby pisze mi później w mailu, dostałam potwierdzenie, że to zostało zrealizowane i że to idzie do mnie. Także będzie naprawdę super, bo będę mogła sobie przetestować małą jakąś próbeczkę, po prostu pewnie to przyjdzie taka, wiecie, albo w saszetce ta malutka, chociaż nie wiem jak wysyłają, albo taka próbeczka. Ale super sprawa, bo będę mogła sobie przynajmniej z jakieś 2-3 dzionki przetestować ten zapach, jak on się u mnie na przykład utrzymuje. Bo to, że jest piękny, to jest piękny, ale no wczoraj w robocie czułam go jeszcze wieczorem, a psikałam się przed robotą. No to 6-7 godzin spokojnie w olejach, w ciepłej wodzie i w tej gorączce tam przetrwał. Więc myślę, że to jest dobry znak. No, także... Nie mogę się doczekać. No, idzie do mnie ta nutka, więc no, powinna w sumie dojść albo jutro, albo w poniedziałek już teraz. Chyba, że jeszcze dzisiaj po południu może. Nie wiem, czy to, bo listonosz już chodził, więc jak nie było teraz, to nie wiem. Ale kończę i co? I odezwę się do Was jeszcze może troszkę później. Może Gracek się odezwie i powiem Wam, jak było na wycieczce. Byli na wycieczce szkolnej w Zameczku, także... Gdzie oni byli w ogóle? Wy... Ja zawsze zapominam. Dobra, przypomnę sobie później, kiedy ja Wam powiem. No, to odzywam się do Was niebawem. Psiaki!